I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Wtedy gospodarz rozgniewał się. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 17, 18 werset i 21 werset. Czyż nie jest tak, że nikt nie lubi, jak jedzenie stygnie? Przypuśćmy, że zaprosiłeś swoich najlepszych przyjaciół na kolację, postarałeś się o wszystko, a gdy kolacja jest gotowa, goście zaczynają jeden po drugim odmawiać i to krótko przed zaplanowanym spotkaniem. Być może taka nieprzyjemna sytuacja zdarza się rzadko, jednak Biblia opowiada o pewnym człowieku, o pewnym mężu, który właśnie to przeżył, gdy wszystko zostało już przygotowane, nagle żaden z zaproszonych nie chce przyjść. Jakże poważne wymówki mają, poważne w cudzysłowie. Jeden musi zobaczyć nowo zakupione pole, inny chciałby wypróbować nabyte woły, a trzeci się ożenił i dlatego nie chce przyjść. Z ich postępowania można wywnioskować, że wieczerza w ogóle ich nie interesuje, a ów pan jest im obojętny. Dlatego rozumiemy, że gospodarz bardzo się rozgniewał, jednak nie dopuścił, aby jego wieczerza tak po prostu nie doszła do skutku. Rozkazał, aby szukać nowych gości, ponieważ byli tacy ludzie, którzy nie znieważyli gospodarza i ucieszyli się z zaproszenia. Biedni, ułomni, chromi i ślepi. Również Bóg przygotował wieczerzę radości i zaprasza na nią każdego. Pragnie podarować wszystkim ludziom przebaczenie grzechów i obdarować ich prawdziwym pokojem. Kto przyjmie Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, będzie kiedyś uczestnikiem wspaniałości w niebie. Jednak obojętni, zadowoleni z siebie i uważający się za sprawiedliwych, a więc ci, którzy odrzucili Boże zaproszenie, dla nich nie ma radości, lecz wieczne oddalenie od Boga. Natomiast bezdomni, zdegradowani i złamanego serca, którzy wyznają Jemu swoje grzechy, otrzymają łaskę i wielką radość. Istnieje miejsce spokoju dla każdego, z bliska i z daleka, wywalczone ranami Bożego Baranka na krzyżu Golgoty. Eleonore Feuerstein Ross, 1835-1903.